Już. Jaki ma Pani pomysł na zimowe ferie? No, ja jako nauczyciel biblioteki, osoba, która pracuje wśród książek, zachęcam Was do tego, abyście na feriach sięgnęli po ciekawą książkę. Zapraszam Was do naszej biblioteki, do biblioteki naszej szkolnej, gdzie naprawdę jest bardzo, bardzo szeroki wybór książek z nowości wydawniczych. Są to książki bardzo ładne, jeśli chodzi o oprawę, ale też bardzo ciekawe, jeśli chodzi o treść. Mam tutaj przed sobą takie trzy przykładowe książeczki, które chciałabym Wam polecić. Oczywiście jest ich więcej, ale to są serie książek. Pierwsza właśnie to tytuł Wąsik Niechciany Kotek. To są serie właśnie książek opowiadających o różnych ciekawych historiach kotów i psów, które są głównymi bohaterami i naprawdę warto po nie sięgnąć. No oczywiście nie powiem Wam całej treści, bo wtedy książka nie staje się ciekawa, bo jeśli już znamy treść. Inna seria to właśnie z serii przygód takiej dziewczynki, która ma na imię Zośka. Jest ich też kilka i też są bardzo ciekawe historie tej bohaterki opisane. Jeszcze inne, to tak jak mówiłam o tych naszych zwierzątkach, Nieśmiały Prosiaczek. Też bardzo fajna książka, która opowiada też o historii, przygodach prosiaczka. Są też książki dla dzieci starszych, klas 4-6. Naprawdę bardzo, bardzo Was do tego zachęcam. Oczywiście, dlaczego Was do tego zachęcam? Ponieważ z czytania książek płyną same korzyści. Bo jeśli będziecie czytać książki, to będziecie kształcić swoją wyobraźnię, będziecie oczywiście bardzo ładnie czytać. Później jak Pani Was zapyta czytania tekstu na lekcji, to dzięki temu, że będziecie czytać książki, będziecie czytać bez przygotowania płynnie, czyli technika czytania Wam się oczywiście poprawi. Poza tym wzbogacicie też swój język, słownik, prawda? A jeszcze oprócz tego, jeśli będziecie czytać dużo książek, to też Wasza ortografia będzie na bardzo dobrym poziomie, bo nie będziecie popełniać błędów, ponieważ będziecie znali pisownię wyrazów, które są w tych książkach. Więc naprawdę, naprawdę można by było wyliczać całą gamę, prawda, tych samych korzyści z czytania książek. Ale oczywiście to się sami przekonacie, jeśli będziecie czytać i zapraszam Was naprawdę bardzo, bardzo serdecznie przed rozpoczęciem się naszych ferii zimowych, bo możecie naprawdę w naszej bibliotece wybrać bardzo ciekawą książkę, na pewno znajdzie się dla każdego. I zapraszajcie też tych swoich kolegów, koleżanki z klasy, którzy no czasami rzadko przychodzą do biblioteki, więc przyprowadźcie też ich, bo dla nich też znajdzie się na pewno ciekawa książka, którą polecam Wam wszystkim na ferie. Dobrze? Fajnie, cieszę się bardzo. Dziękujemy.